Cześć, witam Was w kolejnym poradniku do Army 2, albo Army 1, czy w generalnie w poradniku edytorowego, edytorze. W tym poradniku dzisiejszym pokażę Wam szybciutko, jak sprawić, by jedna strona konfliktu stała się wroga lub przyjacielska dla drugiej strony konfliktu po spełnieniu określonego warunku. Oczywiście będziemy bawić się wyzwalaczami, więc zakładam oczywiście, że znacie podstawy działania całego edytora. Dobrze. No to tradycyjnie. Zaczniemy od nas. Dodajemy grupę. Znaczy ja sobie dodam grupę siebie samego. Zaznaczę sobie jednego z nich, że jeden z nich jest graczem, czyli ja. OK. I dodamy sobie na przykład na początku przyjaźnie nastawioną grupę partyzantów. Intendent ustawiony jakby przeciwnie do nas. OK. Oni na początku będą do nas nastawieni przyjaźnie. Oczywiście sprawdźmy, czy to wszystko hula tak jak trzeba. Chwilka się wczytuje. Tradycyjnie. OK, no ustawiłem noc, zaraz to poprawimy na dzień. To jest moja grupa, a tu są partyzanci. Jak widzicie, ani o mnie, ani do nas nie strzelają, ani nasza ekipa do nich też nie strzela. OK, wracamy do edytora. Przestawimy sobie jakąś godzinę dzienną. Jest tak, nie strzelają, ponieważ w ustawieniach jakby głównych mapy, tutaj, gdy klikniemy, tu są ich ustawienia i oni są przyjaźni w tej chwili dla wszystkich, everybody. OK. No ale załóżmy, że jest jakiś cel misji, który sprawia, że oni nagle przestają być do nas przyjaźni. Ja to zrobię jak najprostszym sposobem, po prostu aktywujemy to na radio. Gdzieś sobie tu wstawimy blisko wyzwalacz. Zrobimy aktywacja alfa. Nazwijmy sobie to radio, ojej, to jednak wróg. I w polu aktywacji podajemy następujący skrypt. Ja sobie go pozwolę wkleić, bo tak będzie szybciej. Omówię, o co chodzi. Skrypt ma dwie składnie, dwie części. Pierwsza część dotyczy westu, zachodu, czyli naszej strony konfliktu. Przynajmniej z reguły gramy najczęściej zachodem. I składnie jest następujące. West, czyli my. Set print, czyli ustaw przyjaciół. I tutaj mamy podany resistance, czyli właśnie ci partyzanci, 0. Jeżeli wpisalibyśmy 1, to oznaczałoby, że partyzanci, że my, West, traktujemy partyzantów przyjaźnie. Jeżeli wpisaliśmy tutaj 0, to ustawiamy, że my, West, nasza grupa, traktuje partyzantów jako wroga. Kolejna składnia jest taka sama, tylko odwrotna, bo dotyczy samych partyzantów, czyli resistance, set print, czyli partyzanci ustawienie przyjaciół i West 0, czyli że dla partyzantów strona zachodnia też jest wrogiem. Jeżeli byśmy pominęli tą kwestię całkiem i zostawili tylko to, to po aktywacji wyzwalacza nasi by zaczęli strzelać do partyzantów, ale partyzanci nadal traktowaliby nas jako przyjaciół. Tak samo byłoby odwrotnie. Jeżeli wyrzucilibyśmy pierwszą część, a zostawili drugą, no to nasi traktowaliby partyzantów przyjaźnie, mimo iż oni by zaczęli do nich strzelać. Dlaczego to jest? Dlatego to jest bardzo ważne, żeby było ustawienie strony konfliktu dla jednej, jak i drugiej strony. W porządku. Klikamy OK. Oczywiście tu przypominam, że to jest aktywacja na radio. I zobaczmy, jak to działa. Podgląd. Zobaczcie. Jest tutaj mój skład. Grzecznie biega. A to jest skład partyzantów. Wszyscy jesteśmy do siebie bardzo przyjaźnie nastawieni. No i teraz wyzwolimy ten wyzwalacz. Ja mam aktywację na radio. Widzicie, po lewej stronie mam tutaj jedynkę. Ojej, to jednak wróg. Tak go sobie nazwałem. Aktywujemy. Ojej. Zaczynają się robić wszyscy do siebie wrogo. Zaczynają strzelać. Widzicie, co się dzieje? Teraz już jesteśmy wrogami. No. Położyli się i kampią na siebie. Dobrze. Także to tyle.
bardzo łatwy sposób można sobie tym skryptem ustawiać strony konfliktu. W trakcie misji można je zmieniać. Można zrobić, że nagle Rosjanie zaczną być dla nas przyjaźni. Odwrotnie, jest to, nie ma żadnego problemu w tych ustawieniach. Tutaj polecam Wam sobie włączyć ten filmik na najwyższą rozdzielczość, żeby wyraźnie było widać wpisany tutaj tekst. No i to wszystko. Życzę Wam udanego tworzenia misji. Na razie!